Cześć wszystkim, moi kani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym takim odcinku, można powiedzieć, że vlogowym, jednakże jest on nie stąd, znaczy nie z dzisiaj, tylko z 2018 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I był to mój pierwszy odcinek, który nagrałem kamerką Action, czyli taką sportową, właśnie Sarbutowic. Czemu Sarbutowic? Ponieważ tam mieszka moja babcia. I właśnie tam sobie postanowiłem tę kamerkę przetestować, jako jazda na rowerze. Będzie tutaj część timelapsu, będę tutaj troszeczkę opowiadał i spotkałem przemiłe dwie panie, z którymi sobie pogawędziłem i pogratulowałem mi w ogóle tej jazdy, ale powiem wam, że to zaraz zobaczycie sami. A więc tak, ogólnie na początku chciałem troszeczkę powiedzieć o Harbutowicach, mianowicie Harbutowice są tutaj. I są dwa Harbutowice w Polsce, ale my będziemy mówić o tym, więc trasa będzie przebiegała tak, że po prostu zaczynamy tutaj, wyjeżdżamy na Szklaną Górę, czyli Stok, tutaj. I potem nie idziemy w prawo, bo tutaj jest parking, tylko jakby lecimy sobie do góry. I słuchajcie, już wam pokazuję. Ups, tu mi się przesunie to. It was at this moment that he knew. He fucked up. Więc dobra, na początek jedziemy sobie tędy od drogi głównej, wyjeżdżamy sobie tutaj na stację gór, znaczy dolną pierw. Później tutaj mamy parking, tutaj nie jedziemy, tutaj sobie jedziemy aż do samej góry. Okej. I dobrze, jak już jesteśmy u góry, to tak. Jesteśmy tutaj na stacji górnej wyciągu, znajduje się ona tutaj i z tej stacji, słuchajcie, wyciągu jedziemy sobie tędy gdzieś, coś w tym stylu i tutaj później tą dróżką tutaj sobie zjeżdżamy, tutaj przez kręte zakręty jedziemy sobie, tutaj mamy sklepik, potem wjeżdżamy na tą drogę, tędy. Potem dojeżdżamy do głównej drogi, tu przejeżdżamy koło szkoły, koło sklepu i wracamy do tego miejsca. I taką trasę sobie można zrobić rowerkiem w Harbutowicach w lecie. Bo teraz jest zima, jednakże wtedy było lato. I właśnie jest to świetna trasa, polecam wam ją zrobić i właśnie teraz wam pokażę, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o moje wychodzenie na tym stoku, to od pewnego momentu musiałem po prostu prowadzić rower, ponieważ ten rower był dużo mniejszy ode mnie i po prostu w zasadzie dostałem go na komunię, więc możesz sobie wyobrazić, miałem wtedy 18 lat i tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, no, musiałem go po prostu prowadzić gdzieś tak od połowy stoku, no, może nawet trochę wcześniej, od 1/3 stoku. Teraz na kolejnym nagraniu będzie już rower, który jest nowy i już wtedy dużo, dużo dalej będę potrafił wyjechać. A więc tutaj, jak możecie zauważyć, wyjechałem na samą górę, a raczej po części wyjechałem, bo jak wiecie, musiałem część prowadzić. Z samej góry stoku jest zarąbisty widok. Tutaj można sobie usiąść na krzesełku. Nie wiem, czy to do końca jest legalne, ale widok jest piękny. I od tego momentu już będzie tylko po prostej, a potem pięknie w dół. Ale mimo wszystko jest to bardzo dobre miejsce do biegania, jak i do chodzenia. Czy też jazdy rowerem. Układem w sumie też jest dobrze, ale truwa środowisko. I tędy, słuchajcie, teraz będzie fajna rzecz, to wam pokażę. Nie chcę zbyt szybko tutaj jechać, bo czemu nie, w sumie fajnie się idzie tak wolno teraz. Fajnie by było sobie kogoś tutaj wziąć jeszcze i z kimś tutaj sobie przejechać.
Cały teren bardzo ładnie zadbany, widać, że tutaj ktoś to kosi regularnie, ktoś się tutaj dba o to. I co, bardzo ładnie to wygląda. Ale to innym razem tam się przyjdziemy. Teraz delektujmy się, słuchajcie, zjazdem w dół. Teraz patrzcie, macie, po prawej stronie będą one widoczne. Ja ci nie pokażę w twarzy, ponieważ mogłoby sobie ja to jest ze stoku. A na pan jest stok? Tak. I do góry pan... A gdzie pan mieszka? Na Witkówce. A to my nie wiemy, bo my sobie... Aha. A to, że pan nagrywa to? Tak. A to pan jechał tym stoku? A pan nie stąd? Nie stąd. My, a że z Rudnika i ze Sułkowic. A nie, ja a wie pan, gdzie to jest? Wiem. No pewnie, żeby nie wiedział, jak tu widać. Tak. No. No. A ma pan dziewczynę? Nie. A oj, dojdzie cholerą! Byłam na Górze Żar i takich dwóch młodych chłopaczków wyjechało kolejką, a potem na rowerach, ale my już takie rowery profesjonalne, no nie? Skurczybyki z tymi kamerami, że ludzie, matko, takie młode. No ale oni mieli takie rowery profesjonalne w porównaniu do mojego gruchota. Tak, super. Naprawdę. Ja jestem pierwszy raz tu. Polecam. Gdzie o tym mówię? Piesek? Rozumiem, że brakuje mi do... We'll be right back.
I tutaj już koniec naszej wycieczki. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. To był mój pierwszy filmik nagrany 2 lata temu tą kamerką. Nie miałem czasu do tej pory obrobić ani chęci, ale się udało. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki materiał. On ogólnie następne odcinki będzie miał jeszcze intro i outro, jakieś fajne wstawki. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Zostawcie krzyk w górę, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam i cześć.